finalnie konkursu targowego, wyniki oficjalne. Także zapraszamy na scenę komisję konkursową w składzie pan Marek Baron, przewodniczący jury Marketing Beauty. Zapraszamy panią Katarzynę Wilczyńską, kosmetologia estetyczna, i panią Arletę Stój, która jest pasjonatką fryzjerstwa, zrzeszona w cechu rzemiosł różnych we Wrocławiu. Zapraszamy te trzy osoby, które znajdą się w składzie konkursowym, komisji konkursowej. Marek Baron, Katarzyna Wilczyńska i Arleta Stój. Zapraszamy również organizatorów targów, pani Maria Wojciechowska i pan Witold Malinowski. Zapraszamy do nas na scenę. Też będą wręczać nagrody. Już za chwilę poznamy zwycięzców, między innymi w kategorii najciekawszy produkt kosmetyczny, najciekawszy produkt fryzjerski, a także nagrodzimy kategorię innowacja. Także już za chwilę ostatnie niewiadome pierwszego dnia targów zostaną rozwiane, będzie można uczcić to lampką wina, tudzież kawy czy herbaty. Także jeszcze chwilę i za chwilę wszystko będzie jasne. A zatem czas nagrodzić, tak jak mówiliśmy, w kategoriach najciekawszy produkt kosmetyczny, najciekawszy produkt fryzjerski i innowacja. O nagrodach jeszcze raz przypomnę, decydowała komisja konkursowa w składzie Marek Baron, przewodniczący jury, pani Katarzyna Wilczyńska i pani Arleta Stój. Zaczynamy od perły dni urody i spa 2016 w kategorii najciekawszy produkt kosmetyczny. Wyróżnienie dni urody i spa otrzymała firma Evidence. Mydło Sapon Fikio, zapraszamy. Firma Evidence, wyróżnienie dni urody i spa. Najciekawszy produkt kosmetyczny. Jeszcze raz gorące brawa, to było wyróżnienie, natomiast perłę dni urody i spa otrzymuje firma V&K Cosmetics za manikir tytanowy. Przechodzimy teraz do kategorii najciekawszy produkt fryzjerski. Wyróżnienie dni urody i spa otrzymuje firma Hermax. Zapraszamy za opaskę laserową.
i czas na perłę dni urody i spa w kategorii najciekawszy produkt fryzjerski otrzymuje firma Panda Trzebnica. Także gorąca brawa, kolekcja Nino. Panda Trzebnica, zwycięzcy otrzymują perłę dni urody i spa w kategorii najciekawszy produkt fryzjerski. Kategoria, kategoria innowacja, wyróżnienie otrzymuje w tej kategorii firma Plazanet za linię Genesis. Plazanet, wyróżnienie dni urody i spa. Koniec w kategorii innowacja, zwycięzca, czyli perła dni urody i spa, otrzymuje firma Hermax. A więc jeszcze raz za opaskę laserową, także tutaj podwójna nagroda, docenienie. Zapraszamy jeszcze wszystkich nagrodzonych do pamiątkowego zdjęcia tutaj zbiorowego wraz z organizatorami. Prosimy bardzo do pamiątkowego zdjęcia. Zapraszamy wszystkich wystawców po lewej stronie od sceny na pożegnalny taki bankiet pierwszego dnia, a jutro widzimy się i słyszymy od godziny 10 w hali stulecia na drugim dniu targów fryzjersko-kosmetycznych Dni Urody i Spa. Także zapraszamy na poczęstunek. Do zobaczenia, dziękujemy, że Państwo byli dzisiaj z nami i zapraszamy.